Ja, miał objawienie. Objawił mu się Jezus. Jan mówi tak, że to jest objawienie od Jezusa Chrystusa, który jest władcą nad królami ziemskimi. Że Jezus Chrystus jest władcą nad królami. Wiecie, kiedy to się przelatuje tylko, to jest takie łatwe do tego, aby to umknęło od człowieka. Ale Jezus to jest realny władca nad każdym władcą na tej ziemi. Nieważne jakim władcą. Jeżeli załapiesz to, co mówię, i zaczniesz wierzyć o to, że Chrystus, który jest w tobie, jest władcą nad każdym władcą ziemskim, nieważne jakim władcą, prezydentem, premierem, posłem na Sejm, każdym, kto ma jakąkolwiek formę władzy, prezesem jakiejś firmy, do której idziesz podjąć pracę czy współpracować z nią, rozumiesz? To zaczniesz głęboko doświadczać tego, że ty stanowisz władzę. Ty ją stanowisz. Nie ma władzy nad ciebie. Nie ma takiej władzy. Może ktoś krzyczeć bardzo głośno, że ty jesteś zerem, że nic nie znaczysz, że nic nie możesz lub nic nie potrafisz, a on jest wielkim władcą czegoś, wielkim szefem. Ale to jest kłamstwo. To jest diabelskie oszustwo. Prawdą jest to, co tutaj jest napisane, że Jezus Chrystus jest władcą nad wszystkimi królami ziemi. Wiesz, co to może dla ciebie oznaczać w nowym roku? Że zaczniesz wielkim krokiem przechodzić nad każdą zawali drogą. Nad każdym, kto stanie przeciwko tobie i przeciwko prawdzie, która jest w tobie. Będziesz mógł to przejść. Nie będziesz miał dylematów, czy mi się uda. Ja wierzę w to, że Chrystus, który jest we mnie, on jest władcą nad królami. I kiedy ja idę gdzieś, to idzie ze mną ten Chrystus. Wiecie, co robić? Władać. Władać. Wiecie, co to znaczy, że on jest władcą nad królami? Znaczy, że królowie muszą przed nim klękać. I to jest nieważne, czy oni się buntują w ciele i mówią, nie będę klękał, nie będę go wyznawał, nie będę go słuchał. Nieważne. W duchowej rzeczywistości oni są mniejsi. W duchowej rzeczywistości oni klękną. Wiecie, tu nie do końca wszyscy rozumieją, jak to czytają, że przed nim zegnie się każde kolano. A oryginał mówi, wiesz co, przed nim zgina się każde kolano. Przed nim zgina się każdy kolano, ale my widzimy, że tak nie jest, prawda? Ale to, co my widzimy, to jest tylko rzeczywistość psychofizyczna. W rzeczywistości duchowej każdy klęczy przed Bogiem. W rzeczywistości duchowej każdy król tej ziemi klęczy przed Jezusem. To znaczy, że jeżeli ty chodzisz w Duchu Świętym, to w duchowej rzeczywistości królowie tego świata klęczą przed tobą. Oni klęczą. Nie stoją wyniośli i krążą nad tobą palcem. Oni klęczą. I jeżeli będziesz w to wierzył, to będziesz sobie odważnie i zdecydowanie poczynał. A rozumiesz? Odważnie i zdecydowanie. Nowy rok to czas, w którym musisz zupełnie inaczej iść niż do tej pory. Podczas naszego uwielbienia sylwestrowego bardzo głęboko do końca zrozumiałem, że w
tym nowym roku będziemy mieli zupełnie inną drogę niż do tej pory. Skończył się pewien etap. I ja nie mówiłem tak nigdy. Wiecie, zazwyczaj mówi się zawsze tak, że skończył się jakiś etap. Ale przekonacie się, jaki etap się skończył. W tym roku będziemy o wiele mniej szykanowani. O wiele mniej będzie przeszkód. Droga będzie o wiele bardziej płaska i równa. Wiecie czemu? Bo wypracowaliśmy to z Duchem Świętym. Wypracowaliśmy to z Duchem Świętym. I w tym roku chcę, żebyście o wiele bardziej realnie panowali w Duchu Świętym nad wszystkim, co was otacza. Żebyście rozumieli, że to Słowo to nie jest tylko jakiś kolokwializm. No tak, Chrystus panuje, halleluja. Nie. Chcę, żebyś wierzył w to. Przyjdź do Boga i powiedz: Ojcze, ja chcę, żeby całe moje serce wierzyło w to, że Chrystus, który jest we mnie, włada nad królami ziemi, że gdziekolwiek pójdę i stanę przed taką ścianą życiową, to w duchowej rzeczywistości władcy tego świata klęczą przede mną, a nie ja przed nimi. Oni przede mną klęczą, a nie ja przed nimi. Chcę to widzieć w duchu. Boże, chcę to widzieć w duchu. Chcę to rozumieć dogłębnie. Chcę do tego podchodzić tak, jak należy. Nie chcę tego olać. Nie chcę znowu walczyć. Chcę władać. Módl się tak. Boże, nie chcę walczyć. Chcę władać. Boże, nie będę walczył. Będę władał. Tak się dzisiaj modlę. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Boga, który jesteś życiem. Wywyższamy Ciebie. Jedynego świętego, którego słowo nigdy nie kłamie. Którego słowo nigdy nie zawodzi. Wywyższamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie, Królu nasz. Ty, który panujesz nad wszystkim i nad każdym. Ty, przed którym wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią jest zgięte. Wywyższamy Ciebie, szakotorolowo gadamase. Erarawa katasaja, rararabeheka tenesilala. Eba szuwa renema tenesorolowo ke. Eba neterolowo i larasa. Aleluja! Mój przyjacielu, jesteś przecież mi jak raz. Dałeś mi wiarę, dałeś mi pokój, podniosłeś karę i siłę pomóc, co na krzyżu jest, umarło moje ja. Aleluja!
Dzieje się czas, a więc
znacie. Tak, ale ty wiesz, że ty śpiewasz.
późną nocą oraz spać w roku dnia. Demony zwiewają wszędzie, gdzie się da. Jesteś ze mną. Podpali, to ja się ruszę. On cię podpalił. Amen. Kiedy oddałeś życie Jezusowi, amen, to zamieszkał w tobie potężny duch. I on cię podpalił. Amen. A teraz to ty decydujesz. To ty decydujesz. Nie strać tego. Otwórz swoje usta, rusz się. Zobaczysz, jak to działa. To jest naprawdę w tym moc. Naprawdę jest w tym siła. Kiedy poruszamy swoim ciałem, ciemność musi odejść. Amen. To są duchowe prawidła. Yeah.
Kiedyś na pewnym spotkaniu przebudzony pastor, który był świadomy duchowej rzeczywistości, powiedział do ludzi, a szczególnie do jednego człowieka, który był baptystą i który był sztywny, powiedział: musisz się wyrzec pewnych demonów. Są też takie demony sztywności, które utrzymują człowieka w takiej właśnie pozycji, wiecie. Nie poruszam się. Wystąp przeciwko takim dzisiaj demonom. Bartek, chodź tutaj. Chciałabym, żebym zrobił korowód. Korowód. Nikogo, tylko co? Zrób ten korowód. I wszyscy mężczyźni, wszystkie kobiety razem za Bartkę. A więc wiernie. Siła życia.
Bądź człowiekiem pasji, bądź człowiekiem ognia, zawsze. Tak, zdecyduj, że rozpoczniesz ten rok. Kiedyś ludzie nie mieli instrumentów. Rozumiecie, kiedy byliśmy po raz pierwszy w Kenii, oni całym swoim ciałem, czyli w ogóle sobą, swoimi rękoma, swoimi nogami i swoimi ustami, robili atmosferę. Taka jest potęga. To jest dodatek. Bębny, perkusja, pianino, gitara, bas, skrzypce. To jest dodatek. To w nas jest duchowa siła. Powiedz, jest we mnie duchowa siła. Niech dogoni cię ta świadomość. 2 stycznia 2022 roku niech dogoni cię świadomość, że w tobie jest duchowa siła. W tobie jest duchowa siła. Chodź, Przemo. Nasz wspaniały organista. Wiecie, problem polega na tym, że nam się wydaje, że diabeł widzi inaczej niż my. To jest oszustwo. Diabeł to nie jest Bóg. Diabeł nie jest Bogiem. Rozumiesz mnie? Diabeł jest tutaj na ziemi. On widzi jak człowiek i ocenia człowieka po tym, jak człowiek mówi i się zachowuje. Po tym diabeł ocenia człowieka. Rozumiesz? Diabeł nie może zajrzeć ci do głowy. On nie może zajrzeć ci do ducha. On ocenia twoje życie po tym, co mówisz i jak się zachowujesz. Rozumiesz? Jeżeli jesteś zdecydowany, jeżeli w twoich zachowaniach widać zaangażowanie w sprawę Bożą, jeżeli jesteś wesoły, wyluzowany, niespięty, to diabeł takiego cię czyta i od ciebie odchodzi, bo nie ma do ciebie dojścia. Dlatego uwielbienie jest takie istotne. Posłuchaj. Jest napisane w Piśmie Świętym pewna historia. Jak król Izraela, pewien król, był na tyle słaby, że nie mógł wyruszyć przeciwko wojskom, które go otaczały. Ale on uwierzył Bogu i wsłuchiwał się w słowa Boga i prorok do niego powiedział: posłuchaj, co mówi Jahwe, weźmiesz grupę uwielbienia, Arkę Przymierza i kapłanów i pójdziesz na wojnę. I on wziął tą skrzynię, wziął kapłanów, którzy przynieśli, i wziął grupę uwielbienia, która była, i maleńką garstkę żołnierzy, bo tylko tylu ich było, i wyruszył przeciwko trzem armiom. I jest napisane, że lewici szli i uwielbiali Pana. I wiecie, co się stało? Czytacie Pismo Święte. Duch zamętu przyszedł na te trzy armie i powybijały się nawzajem. I zanim tam doszedł ten pochód uwielbienia, to tam byli wszyscy martwi. Więc oni tylko poszli i ich okradli. Uwielbiaj Boga. Rozumiesz? Uwielbiaj Boga. Zachowuj się w sposób uwielbiający. Zachowuj się w ten sposób. Tu i codziennie. Nowy rok. Nowa przestrzeń. Rozumiesz? Nowy rok, nowa przestrzeń. Potraktuj wroga zgodnie z jego przeznaczeniem. Pokaż mu, jaki jesteś wyluzowany w Chrystusie Jezusie. Pokaż mu swoją wolność. Pokaż mu to. Pokaż, bo on musi to zobaczyć. Zrób to teraz. Rozumiesz? Zrób to teraz. Yeah.
Na bardzo pragnę, dla mnie
Thank you.
własne władze w ręce Twoje. Siła piekła wstała. Jezus, wróć.
rośnie. Wierzysz to teraz. Mów tą wierzę. Mów, że rośnie twoja siła. Habata sata parola haka da dare dare dare. Reto poco toco loro 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 loro. E me glora la da sapa catalana che è di cosa del medesimo. Wyszczamy Cię, wyszczamy Cię.
mamy Cię. Boże Maria, Cię.
Panie nasz.
Z pewnością.
jeszcze większą pewnością do tej pory. Pewnością tego, że Bóg jest Twoim Ojcem, Twoim Zbawicielem. Że jesteś w Jego imieniu Panem tej ziemi. Żebyś szedł jeszcze z większą pewnością. Pewnością, żeby się miał żadnych wątpliwości. Żeby wszystkie wątpliwości, najdrobniejsze, podświadome, które były do tej pory, odleciały jak spłoszone dywanki. Rzucaj przemyń. Twarz miał przepiękną, niczym we śnie, synem jutrzenki nazywał się, ludnie i pędy wrośnięte miał. Rządził, handlował, śpiewał i grał, lecz dnia pewnego przeszła go myśl, by tak jak Jahwe naprzedzie iść. Prędko więc ruszył po święty tron, lecz nagle dostał z góry lewą. Rampapara, rampapara, diabeł frajer, pała stara. Rampapara, rampapara, diabeł. Piękną, niczym we śnie.
władzy nad diabłem. To jest wola Boga. Nie chcę, żebyście w nowym roku, stając przed problemami życia, a życie wali bez litości, mieli jakąkolwiek wątpliwość, że Bóg jest w was i pokonaliście w Chrystusie szatana. Problemy nie są żadnymi problemami. Problemy to miejsca, w których chrześcijanin staje i śpiewa szyderczą pieśń przeciwko królowi Babilonu. Rozumiecie? Nie wolno wam o tym zapominać, rozmywać się. Rozumiecie? Nie wolno o tym zapominać. W tym roku będziecie kosić. Kosić. Sialiście długo. Będziecie kosić. Diabeł jest diabłem i będzie robił to, co robi od początku. Przeszkadzał. A rozumiecie? Będzie przeszkadzał. Nie możecie pytać, Boże, czemu? Dlaczego? O co chodzi? Przecież jesteś ze mną. Zapomnijcie o takich rzeczach. A róbcie to, co mówi Bóg. Zacznijcie śpiewać szyderczą pieśń o królu Babilonu. O królu, który uważa się za króla wszechświata, a jest maleńkim królikiem. Maleńkim królikiem. Rozumiecie? Bardzo małym królikiem. Najgorszą rzecz, którą diabeł ci zrobił w życiu. Rozumiecie? Ona miała taki wymiar. Tylko on nauczył cię robienia z tej małej rzeczy tak wielki problem. A rozumiesz? Musisz zacząć inaczej postępować. Nie rozmydlaj się. Nie uskarżaj się. Nie zastanawiaj się przed Bogiem godzinami dlaczego. Rozumiesz? W trudnych sytuacjach nie szukaj obecności Boga, żeby się do Niego przytulić. Przestań robić takie rzeczy. To są duchy sierocze. To duchy sierocze, które koniecznie muszą się przytulić do kogoś, bo jak się nie przytulą, to skamlą jak pies. Mam takiego psa, jak się nie przytuli parę razy dziennie. Rozumiecie, o co chodzi? Taka sierota Boża. To się źle czuje. Nie jesteś sierotą, jesteś synem. Synem jesteś. Wychowaniem od małego na spadniaty. Wychowanym od małego. Od momentu nowego narodzenia jesteś wychowany na spartiatę. Jesteś wychowany do tego, żeby niszczyć dzieła wroga. Jesteś do tego przeznaczony, powołany. A rozumiesz? W tym nowym roku, kiedy będą się pojawiać problemy, a będą, stawaj przed nimi i zacznij szydzić z diabła. Szydzić. Szydzić. A potem przybliżaj się twoim sercem do Boga, ale nie po to, żeby się poprzytulać, ale po to, żeby odebrać od Niego jeszcze większą świadomość, że możesz pokonać przeciwnika od razu. Od razu. Rozumiesz? I niech tak się zacznie ten nowy rok. Siadajcie, proszę.